Hej, tu Ela Vampir. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to dosyć duża zmiana, ale musiałam ukryć wszystkie moje filmy, ponieważ YouTube pomyślał, że mój kanał to kanał Eli, a jako że Ela dostała demonetyzację, a parę dni później usunęli jej cały kanał, ja dostałam rykoszetem i YouTube zaczął po kolei usuwać mi filmy. Słowem wtrącenia, najpierw zleciał mi film z rzekomym molestowaniem Filipa na wizji za treści seksualne, a potem polecił film z rocznicy z domu wzięcia córeczki. Zauwaga, self-harm. A YouTube pisał do mnie maile, czy wszystko ze mną okej i czy nie potrzebuję pomocy. Wysłali mi nawet numer zaufania. A co się działo u Eli w tym tygodniu? W tym tygodniu u Eli Filip robiący najazd na lodówkę, grożenie policją oraz więcej grożenia policją. Ela Gawin w TVP i dług w Prowidencie. Rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam na tą karuzelę spierdolenia. 9 września Elcie dodała na Discord następujący wyzryw. Filip M. z Radomia, Dominik E. z Jaworzna, internetowi hejterzy. Filip przyjechał do mnie do domu kilka tygodni temu, żeby zainstalować mi w mieszkaniu kamery, potem gdy internetowi hejterzy uszkodzili mi drzwi. Wpraszał się do mnie do domu dwa razy, w ciągu minionych 2 miesięcy na noc. Nie chciałam tego. Szukałam mu hotelu, ale nie miał pieniędzy na taki nocleg. Wyłudził ode mnie 2000 zł za pomoc informatyczną, której nie zrealizował. Zamiast mi pomóc, ułonął moje strony internetowe bez mojej zgody. Włamał się na mój serwer i domeny internetowe, zamieszczał i nadal zamieszcza na moich domenach lewicowe treści. Publikuję w internecie nagrania z mojego prywatnego monitoringu, do którego się włamał, podobnie jak na moje strony internetowe. Ostatnio, gdyby u mnie, zjadł i wypił wszystko, co miałam w domu. A nie miałam wtedy zbyt wielu pieniędzy, tylko tyle, co dla siebie i mojej córeczki. Filip kazał kupić sobie 1 kg krewetek. Obiecał, że zrobi kolację. Nawet nie skosztowałam dania, które zrobił. Zjadł wszystko. Sam nawet moją porcję, którą odłożyłam do lodówki. Dla mnie i mojej córeczki. Przyjechał ze swoim alkoholem, który pił potajemnie. Miał w plecaku 2 butelki wódki. Nad ranem filmował mnie na głosówce na moim serwerze Discorda. Zasnął pijany w mojej sypialni, chociaż miał swój pokój. Musiałam spać z koleżanką w innym pokoju, bo się go bałyśmy. A dzisiaj Filip twierdzi, że go molestowałam. Chłopak 170 wzrostu, 70 kg wagi. A gdy był u mnie, 2 razy w domu byliśmy zawsze w towarzystwie koleżanek. Ostatnio, gdy był u mnie, specjalnie zaprosiłam do domu moją przyjaciółkę, Monikę. Bo nie chciałam być z nim sama. Żebyśmy nie czuli się niezręcznie. Podejrzewałam, że mogę mieć przez to problemy. Filip całą noc w moim domu robił burdy. Do rana. Dzwonił całą noc do wielu osób. Nie dało się spać do godziny 6 rano. Nagrywał filmy. Krzyczał do rana na balkonie mojego mieszkania. Rozrabiał. Nad ranem zrobił nawet głosówkę na moim serwerze Discorda. Z wideo. Filip nadużył mojej gościnności. Na drugi dzień, po naszym wspólnym liwie, moi sąsiedzi mieli do mnie pretensje o nocne hałasy. Mieszkam w bloku i hałasy nie są mile widziane. W końcu, na drugi dzień, po południu, zamówiłam Filipowi taksówkę i dałam mu pieniądze na drogę, żeby wreszcie wyjechał. Chciał zostać na kolejny dzień i noc. Gdyby nie Monika, nie udałoby mi się go wyprosić. Dzisiaj jestem oskarżona przez Filipa o molestowanie. Dzisiaj Filip twierdzi, że molestowałam go na swoim liwie, że kazałam go prześladować na moim serwerze Discorda. Nie ma recepty, lekarstwa na internetowy hejt. Co mogę więcej napisać? Filip i Dominik, jak wielu innych hejterów, to internetowi oprawcy, stalkerzy, którzy dzisiaj robią z siebie moje ofiary. Zdumiewa mnie to. Jestem jedyną osobą poszkodowaną i oszukaną przez Filipa i Dominika. Takich osób jak ja jest dziesiątki. Wyłudzanie przez nich pieniędzy za pomoc informatyczną, groźby, stalking, szkodzenie i tym podobne. Dominik i Filip okradli mnie z pieniędzy, które dostałam. Zarobiłam od was, moi widzowie, na rozwój mojej firmy i mojej kariery influencerskiej, na rozwiązanie moich problemów osobistych i zawodowych. Filip niedawno skończył 18 lat. Niestety osoby w tym wieku nie mają jeszcze do końca rozwiniętego mózgu. Dla nich honor, odpowiedzialność, empatia, wdzięczność, odpowiedzialność, perspektywistyczne myślenie to puste słowa i pojęcia. Dominik ma 20 parę lat, ale też działa i myśli jak nastolatek. Prawdopodobnie w wyniku traumy i poniżania, jakich zaznał w dzieciństwie od swojej rodziny. Działania na moją szkodę Dominika i Filipa zgłosiłam na policję. Nie mam nic więcej do powiedzenia, poza tylko tym, że jest mi tych chłopaków żal. Dobro i prawda zawsze zwycięża. Nikogo nie wykorzystałam i nie molestowałam. Sama zostałam wykorzystana i byłam molestowana w nocy na wspólnym liwie z Filipem. Filip wiele razy pchał mi się do łóżka. Byłam tym zdziwiona i zażenowana, dlatego zaprosiłam do mnie do domu moją przyjaciółkę. Dostatnio do mnie na siłę przyjechał. Mam 54 lata, mam zasadę, że nie romansuję z mężczyznami dużo młodszym od siebie, ponieważ nie mam z nimi o czym rozmawiać. Najbardziej zdumiewa mnie zawiść i chęć szkodzenia mi tych dwóch mężczyzn. Obydwaj chyba są gejami. Albo są biseksualni. Nic mnie z nimi nigdy nie łączyło.
bo ich chyba nie pociągają kobiety. Oni, z tego co zauważyłam, nie podrywają kobiet. Obydwaj nienawidzą PiSu, partii, którą aktywnie popieram w internecie. Obydwaj mają obsesję na punkcie mojej córki, bo sami byli i są źle traktowani przez swoich rodziców i rodziny. I jest im przykro. I żal. Jak widzą, jak bardzo kocham moją córeczkę i ile mogę dla jej poświęcić. Ich nigdy nikt tak nie kochał i nie pokocha, dlatego krzywdzą nawet moją córeczkę. Piszą kłamstwa i skargi na mnie, na nas, do sądu rodzinnego i różnych instytucji. Filip pałaszuje kolację moją i Moniki, sam zjadł 2 kg makaronu i krewetek w ciągu 2 dni. Zjadł też całą pizzę z zamrażarki, jajka sadzone, szynkę, ser żółty, tosty. Wypił 5 litrów wody i soków. Śmiać mi się chciało, że był taki głodny. Krewetki z makaronem ugotował do naszej trójki. Mnie, Moniki i siebie. Miesiąc obiecywał, że to ugotuje. Zdjęcie Filipa jest zmienione tak, żeby nie ujawniać jego twarzy. Filip ma, jak pisałam, 18 lat. Mimo wszystko obu chłopaków życzę szczęścia i żeby zrozumieli, że krzywdząc innych, krzywdzą i ośmieszają tylko siebie. Jakby ci nie wiedział, to Ela po tym, jak Filip Emborodo dodał na Discorda nagranie z monitoringu z jej mieszkania, na którym między innymi widać, jak Ela łamie zakaz kontaktu z córeczką, tak w ogóle to kurwa genialny pomysł, Ela wzięła marker i zamazała te kamery. Tak walki, odcinek o Eli w sprawie dla reportera i jakieś widowisko dostaliśmy na kolanie napisany reportaż w TVP. Generalnie pierdy o tym, że pato streamerzy są źli, wywiad z Danielem, informatykiem Filipem i psycholożkami. A jedynie ciekawy moment to, że wrzucili Elę do jednego worka z góralem, magikalem i o dziwo pasutem. Bardzo dobrze też to podsumował Lem. Akurat o tym reportażu mam moim zdaniem bardzo, bardzo negatywne zdanie, bo jako telewizja, oni mogli naprawdę zrobić to zdecydowanie lepiej. Jako telewizja mogli iść do kuratorium, wejść tam z kamerami, z mikrofonem, z napisem TVP i zapytać się w kuratorium, dlaczego kuratorium przez tak długi czas nie reagowało. Nie zrobili tego. Mogli iść na policję z mikrofonem, z napisem TVP. Zapytać się, jak to wyglądało od ich strony. Nie zrobili tego. Mogli się skierować do samego YouTube'a, zapytać, dlaczego to tak wygląda. Nie zrobili tego. Ponagrywali troszeczkę jakichś takich setek, czy to z Filipkiem, czy z Lanelem i dobra, zrobione, pora na CS-a. No i śmieszna sprawa, że nie chciałem się szukać oryginalnych klipów, tylko wzięli z mojego kanału, nawet muzyczki nie wycieszyli i podali mnie jako źródło zamiast kanału Eli. Jedno mnie rozśmieszyło, bo TVP pokazując mnie, jak przytulałam się do Filipa, napisało na dole źródło Ela Wampir. Więc ludzie będą szukać Eli Wampir, dlaczego molestuje nastolatków? Więc pozdrawiam wszystkich, którzy są tutaj, bo pomyśleli, że to jej oficjalne konto. Normalnie to oni gonią z ukrytymi kamerami po ludziach. Ciekawe, dlaczego nie chcieli poznać mojej wersji zdarzeń. Smuci mnie to, że Filip dał się zastraszyć hejterom, a Monika milczy. Boi się stanąć w mojej obronie. Jak zawsze zresztą. Chociaż wie prawie wszystko o mnie. Skoro TVP to takie rzetelne dziennikarstwo, dlaczego nie poprosili mnie o wypowiedź, zakłamane lewaki? Ktoś dodał zdjęcie z Wakandy w sądzie, z której wynika, że Elcia miała rozprawę o 12.30 11 września odnośnie artykułu 178a kodeksu karnego, czyli jazdy pod wpływem. Nieważne, czy to fake, czy nie, Ela za dużo sobie z tego nie zrobiła, bo jak sama mówi... Wszystkie osoby, które jutro się wybierają do sądu krakowskiego, żeby mnie zobaczyć, to muszę rozczarować, bo ja do żadnego sądu na żadną rozprawę się jutro nie wybieram. Także jeśli gdzieś tam chcecie dojechać, to mogę z pełną stanowczością na 100% powiedzieć wam, że w sądzie jutro mnie nie będzie. Więc jeżeli chcecie dojechać z Gdańska i zobaczyć mnie w sądzie, no to nie traćcie czasu, bo mnie nie będzie. Ogólnie bardziej przejęła się imprezą urodzinową TikTokerki w kontrowersji, na którą na chama wlazła i rozgoniła tłum widzów solenizantki, którzy przyszli potańczyć Belgika.
tle wątek o to, że kontrowersja zaprosiła Lanela tylko po to, żeby dopiec Elce oraz najlepszy prezent urodzinowy wszechczasów. Kod w worku. To ja zaprosiłam Lanela na Belgijkę. Nie on się wprosił, tylko ja go zaprosiłam. Chciałam tutaj zrobić osobny filmik dotyczący prezentu od Eli. Więc dostałam maskotkę kota w worku. Dosłownie dostałam kota w worku. Zapytałam Eli na jej podium, czy to była jakaś aluzja, czy coś. Powiedziała, że nie, po prostu w torebce by się pogubił. Papierowej. Ciekawe, czy Ela w ten sposób pozbywa się pozostałości po córeczce. To jest akurat zajebiście śmieszne. W przygotowywaniu na spotkanie z jakimikolwiek przedstawicielami gatunku ludzkiego Ela wzięła pożyczkę na 1000 zł w prowidencie po to, aby, uwaga, wydrukować nowy zapas ulotek ślubnych z jej ślubu z Andrzejem, zdjęć 8-letniej córki oraz z resztą tych śmiesznych fot z lat 90. Do tego dodrukowała jeszcze kalendarzyków na 2024 rok, również z jej zdjęciami, ale przypominam, mamy wrzesień. Jak można się domyślić, zostało jej z tego w cholerę, więc zaczęła pakować to w fanboxy i próbuje sprzedawać, żeby spłacić dług w prowidencie. Kochani, taki fanbox możecie dostać, kosztuje 39 zł, ale jeśli nie macie 39 zł, to możecie zapłacić mniej, 29 albo 19 i najwyżej będzie mniej materiałów reklamowych. To jest taka koperta A4 z moimi zdjęciami. Ja to włożę do takiej czystej koperty białej, którą zaadresuję, mogę wysłać listem poleconym Pocztą Polską lub do paczkomatu. Kochani, tu są różne fajne materiały. Słuchajcie, w takim fanboxie za 39 zł możecie dostać dwa kalendarze w formacie pocztówkowym 10x15 cm, oczywiście z moim zdjęciem. Dwa kalendarzyki takie mniejsze 10x7 cm. Dwie pocztówki w formacie 10x15 cm, czyli format pocztówkowy. To wszystko jest druk kolorowy na takim kartonie 250 gram, takim grubym. Przecież ty ten syf wydrukowałaś za 2 zł. Znowu sprzedajesz zdjęcia córki podejrzanym starszym facetom. Mało miałaś z tego powodu nieprzyjemności? Tu jest taka składanka zdjęć mojej córeczki. Słuchajcie, kalendarzyki takie małe też z moim zdjęciem. Dwa. O. Kalendarzyki. Czekam na dramę z nimi rodem, jak w 2021. To w ogóle były cudowne czasy. Jak ktoś nie pamięta, to z chęcią przypomnę, że Ela wywaliła wtedy adres kogoś, kto tego fanboxa od niej zamówił. Kiedy ta osoba zażądała, żeby Ela usunęła to z vloganska, to powiedziała, że jak wróci z plaży, czyli za paręnaście godzin. A potem się spruła, że to hejterka i że co w ogóle się stało, że ten adres był widoczny i ogólnie, że to atak cyberprzestępców. No i była jeszcze sprawa z Warnestem, który zamówił u niej fanboxy wartości 500 zł. Ela tych fanboxów, jak można się domyślić, nie wysłała po dziś dzień. W piątek 13 września były imieniny córeczki i Ela wstawiła na Discorda post o tym, że będzie specjalny live dedykowany Marysi. Wyprodukowała nawet laurkę z tej okazji. Tylko szkoda, że na live jej coś nie wyszło. Z okazji imienin mojej córki mogę powiedzieć, że nie po czym ją urodziłam. Kocha mnie za pieniądze do McDonalda, kocha mnie za ubrania w galerii Bonarka, kocha mnie za paczki z Shane, kocha mnie za codzienne kieszonkowe, kocha mnie za te wszystkie pieniądze, które jej wysyłam, ale nie kocha mnie za to, że jestem Elu Gavin. Za to się wstydzi mnie. No a potem ryczała przez 2 godziny. Fakt, że była nawalona jak szpadar, ale następnego dnia, jak wstała o 15 rano, to chyba ją sumienie ugryzło, bo schowała te live dla wspierających. Ela w którymś momencie stwierdziła, że to świetnie jej się dodaje, żeby wbijać się na czyjeś imprezy, bo ani nie musi się bawić w organizację, tylko ma wszystko podstawione pod nos. Przyjdzie, pokrzyczy o tym, że kocha PiS. Niech żyje polskie morze! Bałtyk! Polska! Popije piwo, zrobi wykop i wróci na chatę. Zaczęło się to od imprezy Patrycji Dąbrowskiej, z której ją wywalili. To odbiło sobie tą urodzinami TikTokerki. I tak się jej to spodobało, że z rozpędu chciała zrobić najazd na koncert o Hirsona i Kortiego w Katowicach.
Chociaż z tym to trochę bardziej skomplikowana sytuacja. Na początku Ela na live gadała o tym, że Hilson i Cordy zaprosili ją na imprezę, a później jednak powiedzieli, że jej tam nie chcą, bo zostali zastraszeni przez hejterów. Kochani widzowie, wczoraj napisałam na moim serwerze Discorda, że pod koniec września chciałabym się spotkać z moimi widzami w Katowicach, ponieważ ostatnio bardzo fajnie wyszło tutaj to spotkanie w Krakowie przy okazji urodzin tiktokerki Angeli i zaproponowałam Ohirsonowi i Kordiemu, czyli Hubertowi Ohirko i Mateuszowi Kordackiemu ze Śląska, żebyśmy wspólnie zrobili takie spotkanie z widzami pod koniec września. No i ja zaproponowałam chłopakom, w środę była ta impreza kontrowersji i jak siedzieliśmy sobie potem w pubie Krawat na rynku głównym na piwie, to ja zaproponowałam chłopakom, żeby zrobić takie spotkanie. W czwartek też o tym rozmawialiśmy. W piątek Hubert zadzwonił przed moim live'em, 10 minut przed live'em, że już zarezerwował termin tego spotkania 28 września w Katowicach i że zarezerwował scenę, gdzie będą mogli śpiewać, no i że wszystko jest dobrze. Wczoraj dzwoniłam do Huberta, ale nie odbierał telefonu, ale napisał mi dzisiaj rano, żebym się skontaktowała, jak się obudzę. No i zrobiło się popołudnie, dzisiaj ja zaczęłam dzwonić do Huberta, ale nie odbierał telefonu. I tutaj widzowie mi zaczęli przysyłać jakieś jego wypowiedzi w internecie, że on jednak wycofuje się z pomysłu organizacji tego spotkania z moim udziałem. A mi wysłał taką wiadomość, teraz też wieczorem przed live'em, godziny przed live'em, może dwie, że spotkał się z ogromnym hejtem z powodu tego, że mieliśmy wspólnie zrobić tą imprezę. Także dlatego się nie kontaktował. No i dał mi do zrozumienia w ten sposób, że on nie chce, żebym z nim brała udział w tej imprezie, czy ją współorganizowała. Także no niestety muszę wam powiedzieć, że no nie pojadę wobec tego do tych Katowic, ponieważ nie jestem mile widziana. Ja za to napisałam do Hirsona, żeby zapytać się, jak to wszystko wygląda z ich strony i dostałam odpowiedź. Ja od miesiąca planuję koncert, jednakże z lepszym nagłośnieniem i swoim wystąpieniem. Podczas gdy z Elką siedzieliśmy w pubie na rynku, poinformowałem Elkę, że zrobię koncert w Kato. Ona dopytywała o szczegóły, pewnego dnia przed podium zadzwoniłem do niej i powiedziałem, że w sumie może wpaść i zaśpiewać lub coś zatańczyć. Później przemyślałem, że jest to jednak zły pomysł, bo po prostu ludzie się na mnie rzucą i że to nasze wydarzenie, więc jebać od wszystko. Jednak każdy dobrze wie, że Ohirson to niezbyt dobre źródło informacji, bo gubi się we własnych słowach. Ponieważ najpierw mówi, że Ela miała wpaść do nich na koncert, zaśpiewać coś z nimi na scenie, nawet zatańczyć. Potem jednak wysłał głosówkę, w której mówi zupełnie co innego. Tylko Ohirson wie, o co chodzi. Chodzi o to, że my ogłosiliśmy z Matim wczoraj, że robimy swój taki, wiesz, koncert, nie? Tego 28 na Katowicach. No i kwestia jest taka, że wiesz, my jak byliśmy z Elą tam na tym spotkaniu, nie? To byliśmy na piwie, no i między innymi ona tam coś wspomniała, że ona by chciała zrobić swoje spotkanie z widzami w Katowicach. No i my powiedzieliśmy jej tak luźno, że my i tak będziemy robić ten koncert, o który nawet ty wiesz, bo mówiłem ci, że wcześniej było to zapowiedziane, jakby, w sensie nie było zapowiedziane, ale chociażby ty o tym wiedziałeś, nie? Że my chcieliśmy to zrobić. No i powiedziałem, że Ela też może zrobić sobie spotkanie z widzami w tych Katowicach, tak po prostu, nie? No i wiesz, wczoraj to ogłosiłem, taki plakat dałem po prostu, no i chyba dzisiaj dałem plakat, że po prostu tak pobocznie, że na tym spotkaniu też będzie miała swoje spotkanie z widzami Elżbieta G. Nie? No i wiesz, już Lilith się do mnie spultała, mimo tego, że może nie chciała źle, ale ja już jestem do niej zrażony przez te wszystkie niesnacki wcześniejsze. No i się wiesz, teraz podkurwiłem, że tak naprawdę nie mam żadnego wejścia w uniwersum. Ja tylko nagrałem sobie ostatnio tą relację. Też nie zamierzam jakiegoś tam nie wiadomo jakiego filmu robić z tego, że to było spotkanie połączone, bo chcę to w jakiś sposób oddzielić. Ja nie chcę być kurwa powiązywany z tym, że ja z Elą się nie wiadomo jak zżywam, bo to nie jest kurwa prawda, nie? Faktem jest tylko to, że Eli przyleciała kolejna impreza przed nosem, a chyba potrzebowała jakiegoś rozweselenia, bo znowu spędziła resztę tamtego live'a pijąc soczek i płacząc do kamery. A to dopiero początek kłopotów, które się zaczęły. Dziękuję za oglądanie. Na koniec chciałam jeszcze powiedzieć, że takie filmy jak te będę dodawać regularnie. Chcę mniej więcej na bieżąco robić podsumowania obecnych wątków uniwersum, żebyście nie musieli oglądać 5-godzinnych wysyłów Elk, jak zasypia najebana pod stołem. Więc pod tym względem formuła kanału jednak aż tak się nie zmieniła. A szoty, które zniknęły z kanału, zostały częściowo zarchiwizowane dzięki użytkownikowi doigess123. Zajrzyjcie na kartę społeczności i tam znajdziecie wszystkie informacje. Zapraszam też na mój zapasowy kanał i na naszego Discorda. Wszystkie linki są w opisie. Zaprosiłabym was też na TikToka, ale TikToka też mi usunęli. Także dziękuję bardzo za oglądanie, pozdrawiam i pa pa.
Już dawno postanowiłam rzucić używki, gdyby hejterzy mnie nie wkurwiali, byłabym grzeczna. Jak trwoga, to do Boga. Życie za bardzo daje mi w dupę. Już mi tylko cud albo modlitwa pozostały.